wszystkie przepowiednie, wszystkie analizy otrzymacie w kolejności. Oczywiście te, które są pilne, w pierwszej kolejności, a te, które są w tym trybie normalnym, troszeczkę będą jeszcze miały tego opóźnienia, może tydzień, może troszeczkę więcej, ale postaram się nadrobić to jak najszybciej. Przed nami, moi drodzy, 31, czyli każdy z Was wie, najpierw ogień oczyszczający, spalanie problemów. Po spaleniu, moi drodzy, otrzymacie oczywiście informacje, ile listów do mnie dotarło, ile udało mi się przekazać tej sile ognia, sile wody, sile ziemi, sile oczywiście powietrza, przekształcić tą energię, przetransformować, usunąć te problemy. Otrzymacie również informację, czy może jakiegoś problemu nie udało się w ten sposób rozwiązać, chociaż taka sytuacja jeszcze nie miała miejsca, ale wśród ostatnich spaleń zauważyłam, że bardzo wiele nowych osób dołączyło i tam były ciężkie problemy, problemy, które miały bardzo silne podstawy demoniczne i energie wręcz szalały w tym momencie, gdy były one pieczętowane i usuwane z życia tych osób. I może zdarzyć się taka sytuacja, że któraś energia jest zbyt mocna, zbyt silna i konieczne będzie powtórzenie tego procesu. Ale o tym oczywiście Was poinformuję indywidualnie. Wszystkie przepowiednie, rytuały, to wszystko przebiega swoim trybem, opóźnionym, ale według planu, czyli według kolejności zamówień. Wszystkie rytuały, które muszą być ukończone w październiku, ja je oczywiście jeszcze dokończę teraz do Samhain. I Samhain otwiera nasz czas panowania mroku, czyli listopad i początek grudnia do przesilenia zimowego 21 grudnia. Już mi brakuje głosu, muszę kończyć, moi drodzy. I po Samhain my wykorzystamy tę energię, czyli pokonamy mrok tą samą bronią. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie, prawda? Tak jest powiedzenie. Czyli my będziemy w listopadzie bardzo intensywnie pracować nad naszą podświadomością, usuwaniem programów, blokad, wszystkich takich energii, ale o tym jeszcze będziemy mówić, jeszcze będzie kilka naszych spotkań. Tutaj tylko tak w dwóch słowach. Te osoby z Was, które brały udział w cytrynowym Nowy Księżyca, aby wróciły do tych przesłań, to wszystko jeszcze przepracowały, zanim spotkamy się na srebrzystym Nowy Księżyca. Jeżeli oczywiście będziecie brać udział, jeżeli macie na to ochotę, aby pracować z podświadomością, ponieważ praca z podświadomością do przyjemnych nie należy. To są programy, to są wzory bardzo, bardzo silnie zakorzenione w nas i ten proces to jest takie przejście, jak gdyby wejście do podziemi, rozświetlenie tego, dostrzegamy te blokady i pracujemy powoli, aby każdą z nich usunąć, wychodzimy i mamy jasne, czyste, oświecone, rozświetlone wnętrze. Moi drodzy, na tym kończę dzisiejsze nasze spotkanie. Wkrótce spotkamy się na kolejnych i dlatego nie chcę dzisiaj nadwyrężać mojego głosu. Lepiej, żeby szybciej wrócił do normy. A Wy, moi drodzy, koniecznie te wszystkie osoby z Was, które są tutaj nowe, wróćcie sobie do archiwum maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień, ponieważ wiele tematów było bardzo ważnych, a ja ich nigdy nie powtarzam. Gdy przechodzimy do kolejnych miesięcy, idziemy coraz dalej, coraz szybciej i warto pewne rzeczy nadrobić, aby nie mieć po prostu zaległości. Wszystkie osoby z Was, które mają dostęp na październik, po raz pierwszy są z nami, pytały mnie o to, gdzie można kupić moje książki. Moi drodzy, Wy nie musicie już nic kupować. Wy macie dostęp do moich książek i w tym pierwszym liście ze sklepiku, w którym otrzymaliście Wasz kod dostępu, tam jest link. I gdy Wy na ten link naciśniecie, to wchodzicie do folderu Google i tam są dla Was dostępne wszystkie moje słuchowiska, wszystkie moje książki, wszystkie moje tak zwane audiobooki. Możecie sobie z tych rzeczy korzystać, drukować książki, zaznaczać te najważniejsze fragmenty, cokolwiek jest Wam z tego potrzebne. Ta wiedza jest dla Was dostępna. Natomiast tematy poruszone w maju, czerwcu, lipcu, w sierpniu, te oczywiście nie są tam dostępne. Te należy sobie zamówić
tam, gdzie macie dostęp na dany miesiąc, macie dostęp do archiwum, maj, czerwiec, lipiec i tak dalej. I tam jest wszystko opisane, co było w danym miesiącu, jakie tematy były poruszone i one są tylko w takiej formie dostępne. Dziękuję za nasze spotkanie i zapraszam na kolejne. I koniecznie zastanówcie się nad tym, co wewnątrz Was potrzebuje tej energii srebrzystej. Namaste, moi kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Tym razem nie przy herbacie, ale przy wegańskim kakao. Czyli kakao zmieszane z karobem i z dodatkiem mleka roślinnego i oczywiście czegoś słodkiego. Moi drodzy, dlaczego dzisiaj nie przy herbacie? Ponieważ dzisiaj jesteśmy po cytrynowym nowiu księżyca i jak każde takie spotkanie wymaga ode mnie ogromnego nakładu energii i każdy kolejny dzień przeznaczam na regenerację, na odbudowanie mojej siły, mojej mocy. I tak, moi drodzy, wiem, że czekacie na podsumowanie, czyli moje sprawozdanie osobiste, jakie były moje przeżycia, jakie były moje spostrzeżenia, a także dla każdego z Was na przesłania na kolejny miesiąc i one wkrótce się pojawią, moi drodzy. Myślę, że jutro, może najpóźniej pojutrze będziecie mieć wszystko u siebie. Dzisiaj jednak chciałabym powiedzieć Wam, abyście przygotowali się już na spotkanie w listopadzie, ponieważ bardzo, bardzo wyjątkowy będzie to moment, w którym będziemy pracować nie tylko nad ochroną, ponieważ listopad jest miesiącem panowania mroku, te energie mroku są bardzo, bardzo silne, ale my, moi drodzy, wykorzystamy listopad na coś zupełnie innego, na pracę z podświadomością. Dlatego kolejny nów księżyca 18 listopada to nów srebrzysty. Energia srebra, dlatego chciałabym, abyście już dzisiaj rozglądali się za srebrną biżuterią, srebrnymi świecami, srebrną dekoracją, która będzie Wam potrzebna w czasie tego spotkania w listopadzie, aby już sobie powolutku to gromadzić, nie wszystko na ostatnią chwilę. Również na moich stronach jest już dostępny srebrzysty nów księżyca, już można sobie zamówić, zarezerwować miejsce. Oczywiście można wysłać wymianę w ratach, tak jak zawsze, tak aby pierwsza część wpłynęła przed naszym spotkaniem, a druga już oczywiście może po spotkaniu. I teraz, moi drodzy, to jest bardzo, bardzo wyjątkowa energia, ponieważ aby nasz kod boski mógł w pełni działać, abyśmy w pełni czuli naszą wartość, naszą siłę, naszą moc, musimy rozprawić się z barierami i wszystkimi takimi hamulcami, które jeszcze są w naszej podświadomości. Wyobraźmy sobie, jeżeli kiedyś nie umieliśmy chodzić i wydaje nam się, że to jest normalne i w tej chwili potrafimy chodzić, to trudno nam wyobrazić sobie, że możemy nawet latać, prawda? To są takie bariery, to są takie przekonania, które jako programy zostały nam nagrane i te programy są schowane w naszej podświadomości i one cały czas blokują nas w tym, abyśmy mogli żyć w pełni, abyśmy mogli być naprawdę sobą, abyśmy mogli czuć tą swoją siłę i czuć swoje możliwości, czuć również tą naszą wartość i to, kim naprawdę jesteśmy. Ponieważ już od małego dzieciątka, już nawet jak już w łonie matki, już te programy na nas były nagrywane. Przez to, co myślała mama, co rozmawiała z babcią, z dziadkiem, z mężem, z tatą i tak dalej. To wszystko już nagrywało się na nas i później w czasie naszego dzieciństwa czy w szkole te programy były wzmacniane jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I nawet jest taka, można powiedzieć, jest taka zależność, że czym kto ma wyższe wykształcenie, tym więcej tych programów ma w sobie. Czyli jeżeli ktoś przerwał swoją edukację na przykład na poziomie szkoły podstawowej, on może mieć tych programów dużo mniej niż osoba, która skończyła studia czy zrobiła doktorat, ponieważ czym wyższe stopnie edukacji, tym więcej właśnie takich systemów, przekonań, programów, które zostały w tym naszym kodzie zaprogramowane. I teraz, moi drodzy, nasz srebrzysty nów księżyca, ja wiem, że Wy jeszcze czekacie na podsumowanie cytrynowego nowiu, który był taki
piękne, takie wyjątkowe, ale to była taka energia lekka, taka energia radości, spełnienia, energia, którą przyjęliśmy, która w nas tak pięknie się zgromadziła i nie jest to taki trudny temat, jak ten temat w listopadzie. Dlatego dzisiaj troszeczkę o tym spotkaniu w listopadzie, a wszystkie te podsumowania to jeszcze oczywiście otrzymacie. Moi drodzy, praca z podświadomością i dlatego srebrzysta wibracja tego spotkania, ponieważ srebro jest właśnie tym, co podświadome. Pamiętacie, ja nagrałam film o złocie, jak działa złoto i po tym filmie pojawiło się bardzo wiele pytań, jak działa srebro. Ja nie miałam czasu, aby ten film nagrać, ale chciałabym tak w kilku słowach przy okazji tego naszego srebrzystego nowiu księżyca omówić Wam kolor srebrny i ogólnie działanie srebra. Takie oczyszczanie podświadomości, ochrona, usunięcie tego wszystkiego, co negatywne w podświadomości, ponieważ złoto to świadomość, a srebro to podświadomość. I teraz tak, złoto to również ta strona męska, natomiast srebro to ta strona żeńska, kobieca, ten taki kobiecy magnetyzm. Każdy z Was z pewnością oglądał film Geisha, gdzie był taki moment, w którym ta dziewczyna ćwiczyła tą swoją kobiecość i szła przez miasto i było takie przekonanie, że prawdziwa gejsza potrafi jednym spojrzeniem wybić mężczyznę z jego normalnego toku życia czy pracy. I to jest właśnie ta siła kobiecości, ta taka niezwykła siła, która uderza w podświadomość, która jest takim magnetyzmem, takim, że wystarczy jedno spojrzenie, wystarczy jedna myśl i wszystko można zrealizować. Czyli srebro, szczególnie dla nas kobiet, jest bardzo, bardzo ważne, aby w pełni tą energię srebrną czuć w sobie, tą swoją wartość, to swoje piękno, to swoją niepowtarzalność, tą swoją magnetyczną siłę. Natomiast jeżeli jesteś mężczyzną, a słuchasz teraz tego mojego słuchowiska, to każdy z nas ma i tą stronę żeńską, i tą stronę męską. Czyli jako mężczyzna można również pracować nad tą podświadomością, usunąć te wszystkie programy, usunąć te negatywne rzeczy i potem chronić siebie przed takimi nowymi, sztucznymi programami, by w pełni być sobą. Ale również srebro jest odpowiedzialne za magię, za jasnowidzenie, jasnosłyszenie, te wszystkie zdolności jak gdyby nadprzyrodzone, zdolności związane z kodem boskim, ponieważ to one są tą siłą właśnie tego magnetyzmu, aby coś zmaterializować, aby coś przyciągnąć, aby to wszystko, co robimy w życiu, odpowiadało temu, co jest w nas. Czyli, moi drodzy, dzisiaj tylko tak w kilku słowach, abyście już przygotowali się na srebrzysty nów księżyca, już zastanowili się, co chcielibyście usunąć, jakie programy chcielibyście usunąć ze swojej podświadomości. Może jakieś macie obawy, jakieś bariery, jakieś blokady. To wszystko sobie zapisujcie, aby w momencie, gdy przesyłacie do mnie Wasze prośby o przyciągnięcie i prośby o usunięcie na 18 listopada, aby to wszystko mieć przygotowane i o niczym nie zapomnieć. I co jest jeszcze ważne, moi drodzy, to spotkanie w listopadzie przypada bardzo pięknie, ponieważ przypada na sobotę i zwróćcie uwagę, sobota jest właśnie takim momentem, że jeżeli coś robimy w sobotę, to będzie bardzo długo utrzymywało efekt, czyli to spotkanie srebrzyste jest na pewno na kilka miesięcy, a może nawet na kilka lat. Jak uda nam się usunąć te blokady w podświadomości, to bardzo długo ten efekt się utrzyma. I oczywiście spotkanie o godzinie 22 czasu polskiego. Dziękuję za uwagę, kochani, i bardzo, bardzo Was proszę jeszcze o odrobinkę cierpliwości, jeżeli chodzi o podsumowanie cytrynowego nowiu, o opisanie moich przeżyć. Ja dzisiaj jeszcze ten dzień wykorzystam do samego końca na regenerację, na taki odpoczynek, na skupienie się na mnie, a od jutra już znowu pełną parą będziemy kontynuować, czyli jutro lub pojutrze otrzymacie Wasze przesłania i
podsumowania. Również jutro i pojutrze zapoznam się z Waszymi odczuciami, czyli co Wyście przeżyli, jak Wyście tę energię przyjęli, jakie mieliście może szczególne jakieś takie przeżycia. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Wasza Maria Bucardi. Namaste, moi kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj przeczytam dla Was 13 rozdział Tajemnicy Wiedźmy z Folsin. I te osoby z Was, które interesują się tarotem, wiedzą, że trzynastka ma szczególne znaczenie. Tytuł dzisiejszego rozdziału: każdy koniec jest nowym początkiem. Brnąć w wodzie dalej i dalej. Ulewa zasilała rzeki i wodę w jeziorze coraz bardziej i szybciej. Przybierała na sile. Widząc to, Mariam nagle poczuła zwątpienie. Pomyślała, że nie zdoła dotrzeć do eremity, gdyż woda zmusi ją, by wyjść na brzeg. Sitowie bowiem zapadało się coraz głębiej. Błagała w myślach siły wyższe o pomoc, jednak czuła, że zmącone wody sięgają jej już bioder, pasa i powoli ramion. Raz po raz potknęła się i zachłysnęła wodą, ale kaszel w tej wichurze był w ogóle niesłyszalny. Nikt nie mógł jej ani dostrzec, ani usłyszeć. I to nagle znów wprawiło ją w przerażenie, że wody nagle pochłoną ją, zanim zdąży wydać z siebie ostatni krzyk o pomoc. Namaste, moi kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu przy herbacie. Dzisiaj będzie kolejne bardzo luźniutkie nasze spotkanie, w którym poruszymy wiele różnych tematów. Pytacie mnie zawsze, jaką herbatę ja piję w danym momencie i dokładnie w tej chwili mam przygotowaną herbatę z kwiatów chryzantemy. Jest ona bardzo, bardzo wyjątkowa i dlatego nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznę od tego tematu, bo jestem pewna, że dokładnie w tym czasie nadchodzącego mroku ta roślinka, ta dewa, ta herbata będzie Wam bardzo, bardzo pomocna. Namaste, moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu, na drugiej części. Po nagraniu o magicznych chryzantemach nagrałam dla Was odpowiedzi na Wasze pytania i w tej chwili jeszcze nagrywam taką dogrywkę, ponieważ pojawiło się troszeczkę nowych pytań i chciałabym je zamieścić w całości, tak abyśmy mieli nasze spotkanie przy herbacie przed cytrynowym nowiem księżyca, tak mniej więcej zamknięte, aby wszystkie te ważne tematy zostały poruszone i abyśmy mogli przejść do tych, które są zgodne z przesłaniami siły wyższej.